Michał Świerczyński, zawodnik BDM, po wygranym meczu z drużyną w systemu 5-3. Do przerwy sensacyjne prowadzenie gości z zespół systemu prowadzi 1-0. W waszych szeregach na pewno małe zdenerwowania. No na pewno było trochę zdenerwowania. Na pewno nie było zrupienia, bo musieliśmy ten mecz wygrać, żeby to wygrać w barażach. Myślę, że system dał nam pewną lekcję, jak podchodzić do takich meczy. No i gratulujemy walki przede wszystkim, że byli może podejść na straconej pozycji już. Nie macie na to lepszą pozycję, ale jednak postawili na wysoką poprzeczkę. Chyba przyznasz mi rację, że z takim drużynami ciężko się gra tutaj. Drużyna, która całą czwórką broni, czeka tylko na kontry. No, na pewno takie ustawienie obronne, no troszeczkę tutaj wasze ataki nie były tak zbytnio, nie zazębiały się w każdym innym meczu. Tak, byliśmy przygotowani na to, że system będzie dążył do tego, żeby strzelić bramkę i wtedy się bronić. No udało mi się to bardzo skutecznie, bo przerwy przegrywaliśmy. No ale myślę, że liczy się jednak końcowy wynik, że pierwsza połowa to jeszcze nie wszystko, tak samo było w zeszłym tygodniu z meczu z IKR-em, gdzie prowadziliśmy 3-1 do przerwy, czy już nawet 4-1, a IKR w drugiej połowie naprawdę nas przycisnął i pokazali, że jednak mecz się gra do końca, a nie tylko do przerwy. W tym momencie macie już awans do czwórki. Czy jakiś rywal dla was wymarzony? No myślę, że na pewno nikt nie chciałby trafić na strażaka, no ale żeby trafić na strażaka, to musimy... Czyli mówimy o czwórce, o ostatniej czwórce, czyli z drużyny Gresty, z Cili, o Chapków, no bo myślę, drużyna was to wszystko już na pewno trafia na swoją szkołę. Tak, no, najlepiej byłoby przyjść, trafić, ale no to na pewno jest gra ze szkołą, twoją szkołą, ale to ciężko wybrać z tych trzech drużyn, która byłaby najlepsza, bo jak widać, Chapki potrafią zagrać cały mecz bardzo skutecznie, a pod koniec stracić bramki albo i na odwrót. No, ciężko wybrać, ale myślę, że raczej zagramy albo właśnie z Grestą, albo z Chłopkami. Czy to jest taki dla was rywal realny w tym momencie? Patrząc na tabelę. I na pewno do przejścia przez waszą drużynę. Myślę, że tak. Jeśli zagramy to tak jak w meczu z Ikarem czy z Kasusem do przerwy, to myślę, że są to rywale do pokonania. Nikt jest nie do pokonania, także to nie to samo udowodnił się system. Także dziękuję za rozmowę, jeszcze powodzenia.